Co, lecimy dalej z Hero Seedem. Tym razem, który to już akcik? Pierwszy, drugi? Czekaj. Pierwszy, drugi, czwarty akcik. Tutaj już mam crafting odblokowany i musiałem sobie przerobić rękawiczki. Pyk. Aha, i to w sumie mogę przerobić. Dobra, to przerabiam, żeby później sobie z tego craftować jakieś kolejne sataniki, nie? I lecimy. Lecimy dalej. Teraz powinno być dużo łatwiej, dużo szybciej. No bo mam tu moją brońkę, która dała mi dosyć sporego buścika. I powinno to dosyć sprawnie pójść. Tym bardziej, że najgorszego bossa już mam za sobą. Tak wygląda mój clear. Jeszcze nie mam jakiegoś... Nie wiadomo jak dużego damage'u, ale myślę, że idzie to w miarę spoko. Level upik 87 level. I pytanie, w co ja mam teraz dawać? Czy w tego dodża, czy tutaj pójść po movement speed? Jak pójdę po movement speed, no to stracę 2 punkty, nie? Jak będę miał dodża, no to w teorii będę troszkę bardziej tanki. Wtedy będzie szansa na to, że zdodżuję jakiś atak. Chyba pójdę w tego dodża. Dobra, udało się wbić level 88. Do bossa już też jest niedaleko, bo zostały chyba ze dwie mapki. W sensie już chyba będę wchodził na dungeon prowadzący do bossa. Jeszcze to bym chciał tutaj zabić. Dużo lepiej teraz idzie czyszczenie z tą bronią. No i do setnego levela zostało tylko 12 leveli. No i problem mam z tym dexterity. Bo przydałoby się tego dużo więcej. Jak są jakieś twardsze mobki, to giga często zdarza mi się misować. I to jest bardzo irytujące. Dobra, jest bossik. Zobaczymy jak pójdzie. Ten bossik jest w miarę łatwy. Przynajmniej zawsze był. Zobaczymy jak będzie tym razem. Coś się może pozmieniało, czy nie? Na razie idzie łatwo. Problem jest taki, że za bardzo nie ma gdzie chodzić, jak on te plamy daje. A te plamy, kurde, trochę biją. No i na te kulki też trzeba uważać, nie? Bo wydaje mi się, że one też mogą trochę bić. No problem jest taki, że jest coraz więcej tych plamek. Nie. I nie mam gdzie chodzić. No ale już może trochę HP nie zostało. Może nie będzie tak źle. 4 miliony. Zaraz powinien paść. No tak, dobrze pójdę, to za pierwszym razem padnę. Uwaga. Oj, jednak nie. Ogólnie to wystarczyłoby, żebym chodził tylko chyba góra-dół. I jestem w stanie tak go zrobić. Jak mi się wydaje, pa, teraz pyk, dół. Czekamy sobie. Teraz idziemy góra. Nie no, jak się dobrze ogarnie, to chyba nie jest aż taki trudny ten bosik. Niepotrzebnie w kółko chodziłem. Wtedy musiałem uważać, żeby nie stanąć na te dziadostwa, na te plamki. Tak, to wydaje mi się, że będzie w miarę okej. Okej. Plamek już nie ma, chyba. Kulki znowu. Razy dwa. Mopki. O kurde.
No i wróciły. Pola śmierci. 1000 HP. Końcóweczka. Pulsy. Kulki. 900k. Kulki. Ale on zaczyna ten spamować. Oj. Ło. Jakbym się teraz wywalił, to byłoby mi smutno. Dobra, no i mamy bosika gotowego. Czy coś poleciało ciekawego? Chyba nie. Jakiś charm? Jakaś czapa. Energia, heal recovery. Fire resy. Nie no, ta moja chyba jest spoko. Tak mi się wydaje. Bo nie, mercenary, bo mi umarł, a wskrzeszenie go czuję za dużo. Dobra. Lecimy sobie jeszcze dalej. Może znajdę jakiegoś house towerka i zrobimy. No i jest kolejny level, 89 tym razem. Także jeszcze 11 leveli. Do setki i później będą hero levele. No i w zasadzie takie paragon levele z Diablo. Kurde, nie to dałem. Aj. Kurde, nie wiem, może pójdę trochę Vitality. Wiem, że na pewno defa mam za mało, bo padam na hita. Praktycznie od wszystkiego. O, coś wypadło. I Butterfly Knife, to już jest trzeci. Chyba. Zaraz sobie zerknę. Butterfly Knife, już mamy 3. 6% attack speeda. I te rękawiczki. Movement speed, life mana. Ja mam na lightning damage, także nie będę zmieniał. No i co? Idziemy na kolejnego bossika. Już jest niedaleko. Chyba przed kolejnym bossem raczej levela kolejnego... Jeszcze jednego nie wbiję. I 90-ki. Chociaż może jak wybiję te mobki w dungeonach przed bossem. To jest jakaś tam szansa, że się uda. Dobra, mamy kolejnego bossika. Zobaczymy jak pójdzie. No, problem jest taki, że mogę dostać one-shota. Oj. Mogę dostać one-shota, bo jestem mega squishy. U mnie z przeżywalnością jest gigalipa. Także może być ciężko. Ale zobaczymy, spróbujemy w każdym razie zrobić tego bossa. Ale no nie wydaje mi się, żebym go zrobił za pierwszym razem. Z moją przeżywalnością. Oj. Dobra, na razie to w miarę jakoś tam idzie. Ja chyba powinienem przy nim stać. Bo on wtedy... No właśnie, blisko siebie daje te kółka. I idzie całkiem spoko. Dobra, ja sobie go później zrobię. Może trochę przyfarmię jeszcze. Także tyle.